Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Jesteśmy po pierwszym niedzielnym starciu w Niecieczy. Termalika remisuje 1-1 z Radomiakiem, natomiast cóż to było za spotkanie? Powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się tak dużych emocji, takiej dramaturgii, thrilleru, horroru do samego końca, bo no, nawiązując do tych słów w przerwie piłkarza Radomiaka, czyli Leandro, który powiedział, że chce umilić Polakom oglądanie tego spotkania przy Rosole w niedzielnej atmosferze, dodał jeszcze, że trzeba do tego zjeść schabowego. Generalnie spotkanie było naprawdę ciekawe. W pierwszej połowie widzieliśmy bramkę dla Radomiaka, strzał samobójczy Nemanja Tekijasiego, gdzie bardzo dużą intuicją, mądrością i sprytem wykazał się obrońca Radomiaka Rafael Rossi, który odpowiednio się zachował, pchając, ale wszystko według przepisu, wszystko zrobił przepisowo, wspierając się na piłkarzu Termaliki, i ten posłał piłkę, no niestety, do własnej siatki. Było bardzo trudno, jeżeli chodzi o Termalikę, żeby gdzieś tam starać się zdobyć bramkę wyrównującą, bo w tej pierwszej połowie kilkukrotnie jeszcze Radomiak zagroził. Natomiast trzeba powiedzieć, że trochę ta drużyna rozczarowała za brak agresywnego podejścia, lepszego pomysłu na to spotkanie i niewykorzystanie swoich sytuacji, bo kilkukrotnie w bardzo głupi i prosty sposób piłkarze Termaliki tracili piłkę czy popełniali błędy, zagrywając bezpośrednio do rywali, a ci pod bramką Pawluczenki nie potrafili tego odpowiednio wykończyć. Przypomina mi się m.in. taka sytuacja z drugiej połowy, kiedy znalazł nasz Cimento Karola Angielskiego, ten popędził na bramkę rywali w sytuacji 2-2. Angielski próbował strzelać, natomiast wyszło z tego genialne dogranie wzdłuż bramki i Leandro nie wykorzystał tego, zabrakło kilku centymetrów, żeby posłał piłkę do pustej bramki. Wówczas byłoby już bardzo trudno dla Termaliki, natomiast nie minęły dwie minuty, kiedy doszło do wyrównania. Świetne podanie z prawej strony wykorzystał Mesanowicz. Strzał głową odnalazł się między dwójkę środkowych obrońców Radomiaka i kapitalnie to wykończył. Tak naprawdę trudno było później uwierzyć, że ten wynik 1-1 się utrzyma, bo futbolówka była i w jednym polu karnym, i w drugim. Cały czas widzieliśmy taki scenariusz box to the box. Widać było, że ten remis tak naprawdę nie zadowala żadnej z drużyn, no bo cele i ambicje zespołów są jasne. Radomiak gdzieś tam próbuje walczyć o tą czwartą pozycję, chociaż z perspektywy sezonu te rozgrywki, ten pierwszy sezon w Ekstraklasie już jest bardzo udany, bo no przecież utrzymanie mają zapewnione, natomiast Termalika cały czas walczy o życie. Trener Latar wspominał przed spotkaniem, że każdy mecz muszą traktować w kategoriach finału i niesłychanie tutaj ważny będzie każde oczko, każde trzy punkty, a dzisiaj w starciu z Radomiakiem, ze słabym Radomiakiem, umówmy się, bo na wiosnę drużyna Dariusza Banasika gra nieco słabiej, dużo słabiej niż w rozgrywkach jesiennych, było to spotkanie do wygrania. Pod koniec meczu było bardzo dużo nerwów, kipiało tam złością, bo w polu karnym nastrzelony został jeden z zawodników Radomiaka. Do rzutu karnego nie doszło. Sędzia Jarosław przybył 11, nie odgwizdał, bo gdzieś tam ta ręka była przy ciele zawodnika z Radomia, natomiast czerwoną kartką za niesportowe zachowanie został ukarany Markus, a później w ostatniej akcji meczu w 99 już minucie, czyli dawno po tym czasie doliczonym, piłka została uderzona w słupek. Pechowo piłkarze Radomiaka tylko odprowadzali ją wzrokiem, jakaś tam opatrzność trzymała ich, że ten wynik się nie zmienił, natomiast Termalika może mówić o bardzo dużym pechu i nieszczęśliwym meczu w ich wykonaniu. Tak wygląda tabela po spotkaniu. Cały czas Termalika pozycja ostatnia, natomiast Radomiak miejsce piąte za plecami Lechii Gdańsk, więc wygląda to stabilnie, wygląda to dobrze, natomiast dyspozycja drużyny z Radomia na pewno nie jest dobra, bo tak jak wspomniałem, te mecze w rozrywkach wiosennych, no tylko jedna wygrana, to mówi samo za siebie. Dzięki, kanał 365 Dni o Piłce, BrookBet 1, Radomiak 1, dzięki za oglądanie, zachęcam do subskrypcji, do lajków oraz do komentarzy, a także do śledzenia innych moich podcastów. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.